Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a dziś rozmawiamy o tym, że przerażeni Duda, Kaczyński, Ziobro grożą odwetem. Te rozliczenia idą wolno, ale jak się okazuje, idą na tyle. Na tyle są bolesne, że panowie się boją i próbują zastraszyć. Ostatnia wypowiedź prezydenta, skandaliczna, komentując postawienie zarzutów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi wrzeszczy: Teraz mamy dopiero prawdziwe, całkowite połamanie rządów prawa, i teraz mamy rzeczywiście prawdziwe bezprawie. Czyli wtedy, kiedy odpowiadają, zgodnie z prawem, Wąsik z Kamińskim. Mówi też, że polski rząd nie reprezentuje polskich interesów. To Jaka też... prokuratura, Ta, którą wytrzepał sobie z rekawa pan Bodnar? Pan Bodnar wymyślił sobie kompletnie bezprawny sposób wyłonienia nowego prokuratora krajowego i go realizował wbrew moim protestom. Napisałem w tej sprawie listy zarówno do pana Bodnara, jak i do premiera protestując przeciwko temu. Podwiedział prezydent wywiadu telewizji Republika. Podkreślił, że mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną. Może się okazać, że wszystko, co do tej pory robią prokuratorzy, wyznaczeni na stanowiska przez pana Bodnara i prokuratorów, w których on na stanowiska wskazał bezprawnie, że ich działanie jest wadliwe prawnie, w związku z tym wszystkie procedury, w których uczestniczą w efekcie wadliwe prawnie. E, to jest to, co robi łamiąc wszystkie reguły pan Bodnar od samego początku swojego działania, kiedy został ministrem sprawiedliwości przy poklasku pani. Nie, szefowej von der Leyen, szefowej Komisji Unii Europejskiej i innych członków KE. Więc mamy teraz pra dopiero prawdziwe całkowicie połamanie rządów prawa i teraz mamy rzeczywiście prawdziwe bezprawie. Dopytywane, czy Bodnar i jego współpracownicy będą za to odpowiadać. Prezydent odparł, że trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej. Muszę Państwu to powiedzieć. To jest po prostu bezczelny po prostu typ. Andrzej Duda jest po prostu takim klasycznym bezczelniakiem, którym... Yy, Powiem tak, ja będę chciał zobaczyć jego procesy karne, kiedy mu ta, przepraszam, w buta zejdzie mu już z tej twarzy. Uchwalili kompletnie bezprawną ustawę o przeniesieniu kompetencji prokuratora generalnego do prokuratora krajowego. Równie dobrze mogli sobie ogłosić, że prokurator w cimiu będzie miał te wszystkie uprawnienia. Okazali się, że jak to zwykle oni. Okazali się po prostu cieniasami, to znaczy, wybudzając ze stanu, próbując Spoczy. wybudzić ze stanu spoczynku pana Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego, powołali się na nieistniejące przepisy. Dziś już mamy prawomocny wyrok sądu, który stwierdza, że prokuratorzy, którzy zostali powołani, na funkcję, w oparciu o nieistniejące przepisy, nie zostali wybudzeni, nie zostali, że tak powiem, skutecznie przeniesieni ze stanu spoczynku. Koniec, kropka. On jest po prostu wkurzony, że dali się ograć jak dzieci. Ja Janku. On się boi. Tak, to też jest, ale e, powiem Państwu tak, cała ta koncepcja to jest po prostu jedno wielkie psucie prawa. Gdyby Tuda rozmawiał z normalnym dziennikarzem, to dostałby po prostu pytanie w twarz, ale o, jakim, o jakiej ustawie, jak, jak, jak pan w ogóle mógł to podpisać ustawy? Jaki był sens? Panie, e, panie prezydencie, e, pański, e, pańscy koledzy obejmując w 2015 roku władzę twierdzili, że prokuratura jest niezbędna rządowi do realizowania swojej polityki. E, tymczasem przewidując porażkę w wyborach próbowali zablokować przejmowanie kontroli nad Prokuraturą zostawić tam swoich ludzi. Czy pan uważa, że to jest w porządku? Czy pan uważa, że to jest w porządku, że pan Jerzy Ziarkiewicz nie prowadził postępowań przeciwko Ryszardowi Czarneckiemu, Adamowi Andruszkiewiczowi, przeciwko panu Dziadoszowi, przeciwko dziesiątkom ludzi powiązanym z pisem? Czy pan uważa, że tego typu działania, w których ludzie powiązani z władzą, są kompletnie bezkarni? Czy pan uważa, że to było dobre? Tylko niestety nikt Dudzie takich pytań nie zada. To jest dlatego między innymi, jak on przychodził do Mazurka i Zalewskiego, to przed nie Zalewskiego, przepraszam, Igora, bo zawsze mi się to był współautor słynnej rubryki z życia Koalicji Mazurka i Stanowskiego. Tylko zawsze było, jak był Mazurek, to zaraz był Igor Zalewski. Panowie się dawno pożegnali. Nie, jak przyszedł do Mazurka i Stanowskiego, do kanału zero to na wszelki wypadek nie puścili tego na żywo, bo bali się po prostu, że może dostać niewygodne pytanie. A nóż widelec Stanowski postanowi zerwać się ze smyczy yy, publicznie, na żywca. To zawsze jest tym problem, drodzy Państwo, że wszystko się dogadujecie, ale... Albo... Boguś mu nie pozwoli, Janku, Boguś mu nie pozwoli. Pozdrawiam cię, Boguś, w porządku. Yy, więc i yy, yy, ta smycz, yy, na której on sobie idzie, no to yy, chodzi, no jest, powoduje, że Duda zaryzykował przyjście, ale nie na żywo. Powiecie państwo, no, wszystkie pytania były uzgodnione. Teoretycznie można byłoby zaryzykować, ale z drugiej strony, jak widać, brak zaufania tutaj jest mocny. Ale to nie była jedyna wypowiedź, bo wcześniej o odwecie mówił Jarosław Kaczyński, a o, i o odwecie mówili sam Ziobro i wszystkie Ziobrątka. To jest ten ich tekst. Zostawcie nas, bo oddamy. Szanowni państwo, jeżeli oni kiedykolwiek, jeszcze kiedykolwiek by doszli do władzy. To, 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 to w Polsce nie... będzie wojna domowa. Tak, a czy to już nie bo, będzie? Bo część, już nie ludzie, będzie. Czy, bo część ludzi nie pozwoli na to, co było do tej pory, żeby oni stosowali takie metody, tym bardziej, że widać, jakie metody stosowali, i panowało bez prawy. Czegoś takiego nie będzie. Szanowni Państwo, ja wypowiedzieć dudy mogę skwitować jednym, bo interesuję się historią. Był taki pan i robił tak właśnie, miał taką wypowiedź. Pomyśli, który, który to był pan i inicjały zaczynały się na M. Właśnie tak zaplakał ręce i wznosił pod Słabo skończył, to oczywiście nie chodzi o Dudę, bo mm, e, ja, ja w ten sposób w ten sposób jemu, jemu nie życzę. Natomiast e, Szanowni Państwo, dla, trzeba zapytać Dudę, dlaczego mianował pan swoją koleżankę e, sędzią e, pierws, e, pierwszą prezes Sądu Najwyższego? Przecież to to już samo to powinno dyskwalifikować tę panią, żeby, żeby nie była na tym stanowisku. Tym bardziej, że, że wybrał, wybrał ją wbrew, wbrew temu, co cały czas, ca, ca, cały czas funkcjonowało i, i co było takim gentleman argument, już nie trzeba było tego potwierdzać, to sędziowie wskazują pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Oczywiście oni, oni. To nie było gentleman agreement, to była, to były po prostu przepisy, które on złamał. Mało tego, on ją wybrał w sposób. Znaczy Janku teoretycznie mówią, że on to mógł zrobić, bo on, bo on, e, o, bo on, bo on. B, po prostu, po prostu de facto, de facto bez jego kontrasygnaty to się, to się nie może stać. No, on, on no nie on mógł, znaczy ja, to ja... Wiadomo, zawsze wybierał pierwszą osobę z listy, a tutaj wybrał sobie panią Manowską. To nie jest tak, to jest, to, to, to tam jest, tam jest po prostu, tam doszło po prostu do naruszenia procedur i ta sprawa, ona po prostu nie jest pierwszym prezesem sądu w rozumieniu prawa. No to, to jest Procedury, które wprowadził PiS po prostu łamią konstytucję i konstytucja mówi jednoznacznie, że prezydent wybiera spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sądów najwyższego, a zgromadzenie nie przedstawiło mu kandydatów. I to jest, i to jest ten moment, w którym dokonano złamania Konstytucji, ponieważ zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego nie przedstawiło mu kandydatów, nie mógł dokonać wyboru. Tych kandydatów przedstawił mu prezydencki komisarz, pan Aleksander Stępkowski, który nawet nie jest sędzią. Więc pani prezes Manowska zgodnie z prawem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego nie jest. Nikt mu tych pytań, nie zadaje. Nikt mu nie zadaje pytań dotyczących Kamiejskiego i Wąsika. Dlaczego? Najprostsze pytanie. Dlaczego ułaskawił Kamiejskiego i Wąsika, a drugi raz nie ułaskawił kolejnych dwóch tych ludzi, którzy razem z Ja, nim ja myślę, że oni chcą łaskawić, Wiesz, Tomku, ale to tak, może. Ale, ale nie robi tego i to, to wygląda no, kuriozalnie. Znaczy, to nie jest. Bardziej, bardziej ciekawe jest co innego w tej całej sprawie. Tam publicznie on próbował twierdzić, że te. Złamania prawa, które zostały stwierdzone, na przykład przez Krystynę Powłowicz, że one nie mają znaczenia. Tak. Że to jest, to jest, szanowni państwo, to jest próba. No, o, co, o czym był spór? Spór polegał na tym, że Duda chciał przeforsować interpretację prawa pozwalającą mu wydawać e, lejty niewinności przed skazaniem e, tego. Takie, jak można powiedzieć, ułaskawienia in blanco. I tutaj no, to jest coś, co w polskiej kulturze prawnej nigdy nie istniało. Nawet specjalnie odszukano posiedzenia Komisji Konstytucyjnej, w której uczestniczyli ci, którzy tworzyli te paragrafy, nie było możliwości, aby po prostu ci, którzy tworzyli, bo tutaj się, zawsze się odnosisz do intencji ustawodawcy. Więc intencją ustawodawcy, tych, którzy tworzyli paragraf konstytucji odpowiedzialny za ułaskawienia, było, żeby prezydent mógł ułaskawiać tylko osoby skazane prawomocnym wyrokiem. Tutaj ja mówiłem, że gdyby to wprowadzić, byłaby to legalizacja kary śmierci, chociażby z tego tytułu nie ma tego, bo Andrzej Duda mógłby po prostu ułaskawić kata przed wykonaniem egzekucji. No, krótko mówiąc, to ktoś mówi, że to jest absurdalne. Nie. To, co, co chciał zrobić Andrzej Duda, jest absurdalne, a my tylko i wyłącznie pokazując konsekwencje takiej interpretacji prawa, wykazujemy, że jest ona absurdalna. Andrzej Duda był tutaj wspierany przez Ordo Juris. To jest organizacja prawnicza, która robiła wyjątkowo złą robotę w zakresie Albo dobrą dla siebie, oni dążyli do destabilizacji systemu prawnego trzeciej RP w taki sposób, żeby wzmocnić uprawnienia swoich sojuszników. No w tym wypadku Andrzeja Dudy. Cała konstytucja z 1997 roku została poszatkowana. Ideą konstytucji było to, aby politycy nie wybierali sędziów. Taka było, takie było założenie. Oni zmienili paragraf polegający na tym, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zaczęli wybierać politycy. Ich argumentem było, że tak samo jest przecież w Niemczech, w związku z tym możemy to zrobić. I tutaj wchodzą parę, parę rzeczy. Po pierwsze, w Niemczech jest zupełnie inny system i tradycja sądownictwa, i ta, ten wybór, gdzie jest tak, można powiedzieć, parytetowo. Że iluś tam sędziów proponuje jakaś partia, i to jest tak, jak że, że są parytety do tych, tych. Nie ma nijak się do polskiej e, sytuacji, w której PiS e, po objęciu władzy wybrał sobie swoich sędziów, którzy następnie rozpoczęli wymianę kadr w taki sposób, aby wpływać na wyroki sądów. I tutaj nie ma dwóch zdań. Tu, tych przykładów. W których sędziowie byli represjonowani za podjęte decyzje, było po prostu dziesiątki omawianych publicznie. Ich celem było doprowadzenie do sytuacji, w której jakakolwiek sprawa przed sądem cywilnym lub karnym kończy się na przykład takim absurdalnym wyrokiem, jak ja dostałem w pierwszej instancji, gdzie zostałem oskarżony z paragrafu 212, ponieważ zaprotestowałem przeciwko temu, aby Cezary gmys publikował plakaty żydziwszy. I sobie tym po prostu wrzucał. Powiedziałem, żeby to skasował i nie kolportował antysemickich plakatów. I ten uznał, że to jest dla niego zniesławiające, a sąd, e, pani sędzia Jan Nadryl, e, nie, nie dość, że tego nie umorzyła, to prowadziła tą sprawę w sposób skandaliczny. Kiedy doszło do e, e, przestępstwa polegającego na tym, że oskarżyciel ujawnił treść Zeznań Tomka i go napad poza salą sądową zupełnie pozostawiła to bez żadnych konsekwencji. Nie, nie, nie napad tak. też tak, tak, taką. ko zostaw to już, proszę. I bo tutaj jest... tutaj my... napad, napad argumentami antysemickimi, tak samo używał antysemityzmu. Tutaj. Tam jest, tam jest, on, on przede wszystkim, on przede wszystkim, jemu się wydawało, że jest dowcipny, jak nazywa ciebie gnido w kontekście, w kontekście plak publikacji plakatów żydziwszy. Tylko pod, wiecie państwo, to jest, z Gmyzem jest tak, że on takie rzeczy publikuje zwykle późnym wieczorem. Natomiast, i tu znowu, żadna prokuratura... Nie chciała się zająć tą sprawą, mimo że doszło do ewidentnego przestępstwa ujawnienia treści zeznań Tomka i ataku na świadka za zeznania. Jeszcze po to są te niejawne procesy, żeby nie można było właśnie naciskać na świadków. Tak to jest, bo to są, tak, tak to jest, jeżeli proces jest niejawny, no to tak to jest zrobione, że tam jest wyraźna kara za popełnione za, za ujawnienie treści. Właśnie przesłuchań. I dlaczego mówimy to w kontekście właśnie sędziów? Że oni chcieli mieć takich sędziów, którzy klepią takie wyroki, takich jak pani Joanna Dryl, która wiedząc o tym, kto oczekuje tego wyroku, ona się musiała zgodzić. W ogóle to, że ja dostałem ten sąd, Warszawa Wola, to też była po prostu, to, to nie był zupełnie, to zupełnie nie był sąd związany ze mną. W tamtym nie było żadnego uzasadnienia, żeby ani był, nie był z Jedynym uzasadnieniem było to, że była tam sędzia gotowa wydać taki werdykt, w, no po prostu skandaliczny, ale jej mąż był szefem, był szefem. Yy... Znaczy, jej mąż był prawnikiem, jej mąż był prawnikiem Jacka Kurskiego, a jego wspólnik był szefem biura prawnego TVP w, tra w trakcie procesu. To też jest, te, te powiązania też nie sprawiły, że pani miała ochotę się wyłączyć, mimo że doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że sądzi, e, można powiedzieć, klienta swojego męża. I tutaj w ogóle dochodzimy do... I został opóźniony do... sędzią, Janku, został opóźniony sędzią. Tak, natomiast to też jest to, po co ci sędziowie byli kierowani do spraw karnych. Oni po prostu chcieli dokonać wymiany kadr tak, żeby mieć swoich sędziów. Żeby sędziowie byli tymi strażnikami, dokładnie tak, jak jest w Turcji, gdzie dziennikarze siedzą, wojskowi siedzą, po prostu mieć sędziów, którzy będą skazywać. Ja powiem Państwu, to jest tak, że sędziowie odczuwali tę presję. Niektórzy się łamali, niektórzy nie. Chwała tym, którzy się nie złamali, natomiast prawda jest taka, że gdyby PiS utrzymał władzę, to tych, to tych, którzy by się nie podporządkowywali, by po prostu marginalizował, niszczył, spychał po prostu w niebyt i tworzył taki wymiar sprawiedliwości, w której autentyczna, jakakolwiek próba. Pisania czegokolwiek krytycznego, ujawniania czegokolwiek krytycznego na temat tej władzy kończyłaby się procesami cywilnymi, karnymi i po prostu niszczeniem majątkowym, po prostu pozbawieniem wolności. Byliśmy na kursie i na ścieżce. Mnie strasznie denerwuje, jak Andrzej Duda po prostu bezczelnie łże i mówi o bezprawiu, kiedy doskonale zdaje sobie sprawę, że bezprawiem był system, który oni zbudowali, że próbowali wyjąć sobie prokuraturę. On jako prezydent podpisał ustawę kompletnie niezgodną z konstytucją. Czyli ustawę, która zabraniała, e, czyniła de facto zwierzchnikiem, niezależnym zwierzchnikiem od rządu prokuratury prokuratora krajowego. I przenosiła kompetencje prokuratury do prezydenta. Bo on Jan był tym, który mógł go zwolnić, może. Ale tutaj zwróćmy uwagę na jedno. Ja patrzę przez pryzmat tego, co robiłem przez większość życia. Kiedy Duda z, z takim szałem yy, odzywa się i, i, i tak artykułuje, tak, tak, tak jad, taką pianę, przecież wie, wie że, że to jest dla niego później no, zabójcze, będzie miał z tym problemy. Zobaczcie, on zawsze tak broni Wąsika i Kamińskiego. Teraz, kiedy Wąsik z Kamińskim dostali zarzuty, on wyszedł i z taką pijaną zaczął to robić. Przecież wcześniej zaczął ukrywać ich w Pałacu Prezydenckim. Szanowni Państwo, to jest kuriozalne. Co Wąsik i Kamiński mają na dudę? Ja jeszcze raz pytam. Co oni mają na dudę? On reaguje w sytuacji, kiedy jakieś kroki prawne są skierowane przeciwko Wąsikowi Kamińskiemu. On reaguje racjonalnie. On reaguje dużo mocniej niż Jarosław Kaczyński. Tutaj to muszą być naprawdę jakieś bardzo mocne zależności, że on tak wyje. Odpowiedzcie sobie Państwo sami na to, bo wy, wy na pewno już rozumiecie, ja częściowo częściowo wiem, natomiast jest to informacja dwuźródłowa i, i dopóki tego nie potwierdzimy, a to sądzę, że, że potwierdzimy niedługo. To y, nie będę tego artykułował. Rozumiecie Państwo? Zwróćcie uwagę na, na to zachowanie. On dostaje naprawdę jakiegoś, jakiegoś amoku w momencie, kiedy, kiedy dzieje się to z z Zwróćcie Państwo uwagę, jak reagował y, w, sytuacji, w sytuacji, kiedy oni byli w więzieniu, gdzie wcześniej pani Paproska, która tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia, Kancelarii Prezydenta powiedziała, że nie ma możliwości, żeby Duda drugi raz ułaskawił, w końcu ułaskawił. Po rozmowie po rozmowie e, z, e, z Wąsikiem, po rozmowie z Kamińskim, po tym widzeniu, którym przy, pani przyszły do Kancelarii Prezydenta i Duda ułaskawił. Szanowni Państwo, to, 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 to bardzo prosto, wystarczy, wystarczy zobaczyć, zobaczyć ten, ten timing, jak, jak to wyglądało. I tutaj według, według biurek, panie przyszły z konkretem. Dudu. No, Dudu dla co zrobił? Ta piana rzeczywiście Dudy na Bodnara to jest to, że wie, że Bodnar go zaprowadzi. Na ławo oskarżonych, po prostu, bo spokojnie, metodycznie zaprowadzić duże na ławę oskarżonych. Przypomnijmy, że głównym przestępstwem. Nie długo rozmieni już ten rok do, do końca do końca tej, tej, tej okropnej, najgorszej kadencji. I to jest ten strach. Przypomnijmy, że tam jest prosty, ale bardzo szkodliwy społecznie zarzut. Nominowania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego z pełną świadomością, że tymi sędziami nie są trzech sędziów w 2015 roku. To doprowadziło do tego, że PiS zaczął niszczyć konstytucję. Gdyby ci sędziowie nie zostali powołani przez Dudę, to przynajmniej jeszcze przez kolejne dwa lata, czyli do 2019 roku, PiS nie miałby większości w Trybunale Konstytucyjnym i to by z kolei powodowało, że ustawy takie jak o tym KRS-ie byłyby uwalane przez okręgowy przepraszam, Krajowej Radzie Sądownictwa, byłyby uwalane przez Trybunał Konstytucyjny. Do tego właśnie dlatego oni dokonali napaści do bezprawnego bezprawnej zmiany Ustroju Polski, o czym zresztą bardzo niefrasobliwie parę razy przyznał publicznie Jarosław Kaczyński, że zmieniliśmy ustrój polski. Tak, zmienili, ponieważ wyłączyli bezpiecznik w postaci Trybunału Konstytucyjnego, który nielegalnie obsadzili swoimi ludźmi i w ten sposób zablokowali weryfikację. Ustaw pod kątem zgodności z konstytucją. Natomiast tutaj, tutaj ważne jest to, żeby tym strachom nie dać się, bo to jest tu trzeba mieć jasność. Znaczy, że boli, Janku, znaczy, że bardzo boli. Oni sobie uświadomili jedno, szanowni państwo: prosty, prostą zasadę związaną z czasem. Oni już nie mają czasu, to znaczy wiedzą, kiedy będą wybory parlamentarne, bo na pewno koalicja się nie rozwali. Koalicja 15 października. Ona będzie głosować razem w tych kluczowych, kluczowych sprawach i nie będzie wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Dudzie został rok. Po Dudzie sprawa ruszy skopyta i nie będzie komu ułaskawiać. Po prostu nie będzie komu ułaskawiać. Śledztwa ruszają. Bardzo ciekawa informacja dotycząca zmiany prokurator prowadzącej Śledztwo w sprawie Orlenu, tych śledztwa w sprawie Orlenu. Została wymieniona pani prokurator, jest nowa pani z Płocka, jest, jest nowy prokurator. To wszystko świadczy o tym, że jednak e, zdają sobie sprawę nasi miłościwie nam panujący, że bez rozliczeń nie będzie nic i oni wiedzą, że rozliczenia będą. Oni wiedzą dużo więcej niż my wiedzą, do czego dokopią się śledczy, bo śledczy się dopiero dokopią. I stąd ta panika i ten wrzask. Nie wiem, czy widzieliście Państwo wczoraj zachowanie Budy, Waldemara w Budy, w, w, taki jest w programie wczorajszym, gdzie tam była wściekłość. Ja bym tylko się taka zwierzęca, wściekłość, taka pomieszana ze strachem. Ja naprawdę sądzę, że wielokrotnie uratowałem życie sobie i innym, wid widząc, um umiejąc przewidywać te reakcje ludzkie. Tam jest paniczny strach. Tam był paniczny strach. Stąd już oni e, nie mogą trzymać ciśnienia. Oni trzymają ciśnienia. Oni po prostu już wyją, wściekają się i straszą. To już e, to jest taka. Ostatnia, ostatnia metoda, którą próbują stosować, żeby uniknąć odpowiedzialności. Zastraszyć. Zobaczycie, co się będzie działo, jak my wrócimy. To jest to. To samo na celu ma Jarosław Kaczyński. Dołączając się do tego marszu, bo, bo w sumie to nie on to zaczął, dołączając się do tego marszu 10 maja, to wszystko ma iść pod hasłem. Rozliczymy, jak my dojdziemy, już nie będzie zabawy. To są Wikowalski, w 12 godzin was pozamykamy. To jest ten strach do czego dopiero dojdą śledczy. Rzeczywiście, zobaczycie Państwo, nie dlatego, że akurat my z Jankiem jesteśmy poszkodowani tutaj, jeżeli chodzi o te podsłuchy, jeżeli chodzi o te działania operacyjne, ale pegazy zdaje im bardzo mocno w skórę. Znaczy tam, jeszcze mocno. Będzie, tam jeszcze jak się zacznie, jak się zacznie e, przesłuchiwanie ludzi, e, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, e, którzy brali udział w bezprawnych działaniach. Szanowni Państwo, na przykład w 2018 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostali polecenie zniszczenia mienia ekologów, którzy zdążali na szczyt do Katowic. I oni to polecenie wykonali. Podczas tych działań jeden z nich zgubił legitymację, która. Była taką fałszywką. To była legitymacja policyjna, ale zrobiona tak, żeby wyglądała na prawdziwą. Policjanci bardzo szybko ustalili, że producentem fałszywki jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i następnie sprawa została umorzona. Ona jest bardzo dobrze znana w środowisku. Natomiast nie może być tak, że państwo zleca przestępcze działanie. W momencie, w którym ta sprawa jest w tej chwili w prokuraturze, pełnomocnik ekologów wzniósł o to, żeby ją wznowić. I ona jest takim, może być takim rozsadnikiem, dlatego że funkcjonariusze zaangażowani w tą sprawę są doskonale obfotografowani, bo kazano im zastraszać ekologów w taki sposób, że no, oni się nie ukrywali, że kazano im siedzieć w samochodach i po prostu się gapić. Słyszycie Państwo, po prostu na zasadzie takiej, jak dokładnie Esbecja po prostu siedziała w latach tam 80. -tych, 70. -tych, siedziała komuś pod blokiem i miałeś ją widzieć. Miałeś po prostu widzieć, że jesteś po prostu, państwo na Ciebie patrzy. Obserwacja w stylu japońskim, tak zwana japońska obserwacja. Tak. My to też wielokrotnie mieli, Janku, już mieli tak, tak, ale to jest taka, w tym momencie to jest, to ma na celu y, sprawić, że, żebyś poczuł się zaszczuty, żebyś poczuł się, że państwo po prostu chodzi za Tobą krok w krok. I ci ludzie, funkcjonariusze, dostaną wybór, albo będą musieli, będą musieli wskazać, kto im, kto im dał te polecenia. No, na samym końcu dojdziemy do faceta, który wydał to polecenie, i on powie, kto, kto ci wydał, kto ci, kto ci kazał to zrobić, kto, kto tego. I w końcu któryś z tych ludzi puści farbę, bo jeżeli, wiecie Państwo, to, że oni zostali złapani na e, niszczeniu aut to jest jedno. My Państwo opowiadaliśmy historię, w którą nam się początkowo nie chciało wierzyć, że w obecności kierownictwa służb ktoś na poważnie wrzucił koncepcję, że się spali drukarnię, w której będziemy robić książkę o Kamińskim. To po prostu nam się wełbie po prostu nie, tego, że w ogóle nawet... No, ktoś może dziś powiedzieć, że oczywiście będą twierdzili, że to żarty. Dostali się... polecenie wykupowania książki Tomasza Piątko. Tak, dostali... i, i realizowali. I i i i i realizowali. realizowali to. Wydawali to jest... fundusz. fundusz... fundusz op Funduszu operacyjnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego była wykupywana w 2019 roku książka, żeby jak najmniejsza liczba osób mogła się z nią zaznajomić. Wiecie państwo, dochodzi do e, takich absurdów. E, Dziś Duda się komunikuje ze swoim, ze swoim elektoratem, że doszło do bezprawnej zmiany prokuratora krajowego. Jest po prostu bezczelność Dudy, który doskonale wie, że to była bezprawna w tej całej zabawie. To była przede wszystkim próba zabetonowania tego stanowiska. Tak. Bo pomysł, że możesz dla prokuratora, który jest pod prokuratorem generalnym, stworzyć system, w którym prokurator niższego szczebla może więcej niż prokurator wyższego jest po prostu absurdalny. Tego typu rzeczy to jest tylko polityczne. Wiecie państwo, to jest takie, ja mam prezydenta, to ja teraz w ogóle to Pytanie, jakbyśmy się ustosunkowali do kolejnej ustawy. Jakby ustanowiono, że bez zgody Andrzeja Dudy nie można nikogo z z z zwolnić w administracji państwowej. Ja no, powiem... Zamiast komendanta głównego policji, policją będzie rządził komendant stołeczny i nie wolno go zmienić bez tak. prezydenta. Na przykład. Na przykład. Nie wolno go, czy tak można było zrobić? Nie wolno go zmienić. Tak, specjalna ustawa specjalna, ustawa, specjalna ustawa. Nie, tak. ale w ogóle dlaczego Dlaczego tylko, dlaczego tylko... Komendant że... komisariatu, komisariatu... Nie, to było inaczej uchwalić. Trzeba było ustalić, że rządzi, że, wszyscy, że wszystkie, wszystkich komendantów odwołanie każdego komendanta policji łącznie z głównym, a może wystarczy tak. tylko głównego, że odwołanie głównego komendanta policji może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Andrzeja Dudy. Wiecie państwo, można... prawda jest taka, że my proponowaliśmy rozwiązanie takie, żeby w dniu przyjęcia władzy po prostu wezwać pana Barskiego, zwolnić go, i nie chce i idzie do sądu pracy. Po prostu rozwiązanie. Oczywiście zostałoby okrzyknięte, zwolniono go niezgodnie z tym. Natomiast w tym momencie oczywiście druga strona by wyszła, zapraszamy do sądu pracy. Oni by wrzeszczeli złamanie tutaj, oczywiście wydaliby zabezpieczenie, natomiast tak naprawdę sytuacja prawna byłaby taka sama czysta. Dlaczego? Dlatego, że odwołanie się do sądu pracy i podanie, że nie można było mnie zwolnić bez zgody prezydenta. A druga strona prosi, żeby sąd ocenił konstytucyjność takiej ustawy. Tak. Bo sąd ma prawo i obowiązek ocenić, szczególnie wobec tego, kiedy nie działa e, konstytucja, e, konstytucyjny gwarant przestrzegania prawa, czyli Trybunał Konstytucyjny. To się nazywa, drodzy Państwo, rozproszona kontrola konstytucyjności. Każdy sąd w Polsce. W dwóch instancjach, no bo to jest, bo są, bo w Polsce mamy dwuinstancyjne sądy, może dokonywać interpretacji tego, czy dane prawo uchwalone jest zgodne z konstytucją. I w tym konkretnym wypadku jestem przekonany, że sądy pracy po prostu by odrzuciły zażalenie pana, takie zresztą zrobione pana Barskiego na zwolnienie go. Pan Bodnar znalazł inne rozwiązanie. Powiem szczerze, no, też odniosło skutek. Możemy tylko tam margać, że czekaliśmy jeszcze miesiąc i panowie przez ten miesiąc jeszcze dożyli dużo zrobić szkód. Natomiast Tomku, oni po prostu narobili tyle, tyle przestępstw. To, są, to jest mechanizm naczyń połączonych. Ja mam wrażenie, że oni się przede wszystkim boją, że Zagrożeni tym w tym pierwszym rzucie pójdą na współpracę i zaczną i mówić. i, zacz... I zaczyna, Już zaczynają mówić. Janku, już zaczynają mówić. I to jest ten problem. I stąd jest to wycie, to szaleństwo i to jest ten przekaz. Uspokójcie się, bo my wrócimy. My zaraz wrócimy. Wszystko wyczyścimy, powsadzamy wszystkich do więzienia. My się was nie boimy. Naprawdę wasz powrót, po tym, kiedy wydały się te wasze przestępstwa. Ja naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, co mówię, ale tutaj to by była w Polsce wojna domowa. Byłaby w Polsce wojna domowa, bo jeżeli Wy byście mieli usankcjonować tą Waszą kradzież, teraz trzeba Wam po prostu zabierać pieniądze, któreście ukradli. Trzeba Wam zabierać pieniądze. Powinna iść dalej ta konfiskata rozszerzona. Wy nie możecie mieć owoców tego, że żeście nas ukradli. Mam nadzieję, że już prokuratura zacznie w tym kierunku działać. I to się powoli dzieje, bo widać, że chyba jednak już te części rodzin, te, te, znaczy, ci, ci, ci ludzie, ludzie powiązani z wami, zaczynają tracić stanowisko. A tak naprawdę zdaliście sobie sprawę, nie macie czasu. Koniec, wam się czas kończy. Jeszcze e, niedługo rozmieni rok. E, Lizus, jak go określił prezydent Kwaśniewski. Skończy lizus, skończy lizus yy, yy, tutaj te z... wydurnianie się i kompromitowanie, kompromitowanie yy, nas na arenie yy, międzynarodowej i, i psucie wszystkiego jeszcze, bo to jest też lizus i szkodnik. I, i wtedy, i wtedy yy, sprawa ruszy z kopyta. A teraz już zaczyna się dziać. Tylko tyle. Tak, ale jeszcze pamiętajmy, że Andrzej Duda cały czas żyje w świecie ułudy. Ja Państwu przypomnę, że jego marzeniem, ten mokrym snem Andrzeja Dudy jest oczywiście wygrana Donalda Trumpa. I następnie oni tutaj, ja nie chcę używać kolokwializmu, który sobie tutaj tego. Oni sobie tak snują wspólnie marzenia, takie mokre, mokre marzenia, że jak Trump wygra wybory, to oni doprowadzą do wcześniejszych, do, do obalenia rządu Donalda Tuska i wcześniejszych wyborów parlamentarnych w Polsce i wrócą do władzy już w 2025 roku. Czy to będzie wielki, wielki, wielkie zwycięstwo. I tak, drodzy Państwo, tak wzajemnie się wspierają, siedzą, że to już jest już ten, ten najcięższy okres, trzeba tylko przetrzymać. Już Trump wygrywa na, na jesieni i wszystko się zmienia. To jest w tej chwili taki idea fix, która im... E, kołacze się po głowach o tym, że Donald Trump to będzie po prostu ten jeździec na białym koniu, który przyniesie im władzę, że Trump po prostu będzie chciał rozmawiać tylko z Dudą, że będzie chciał wymiany rządu Donalda Tuska. To, to, są, to są te rzeczy, to jest oni to... mają, mają tą wspólnotę tych y, kwestii obyczajowych. Naprawdę. Oni dlatego też się polubili. Sami Państwo sobie tłumaczycie dalej. Oni dlatego też się lubią. Wiesz? Przypominam, że Duda spotkał się z nim w przerwie y, procesu. No, żaden prezydent nie miał y, w stanach tego typu zarzutów. No. Te zarzuty. Są. No, Duda pojechał i. i, i, i... Bardzo chętnie usłyszał, że ten człowiek nawet nie wymienił go nazwiska, powiedział, że ten człowiek, którego Polacy kochają. I później się okazało jeszcze, że ten człowiek, będąc gościem, będąc prezydentem, musiał iść za Trumpem, który szedł no, w swoim domu. Szedł pierwszy. Tak, to, 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 to są te standardy i, i, i ten, ten, ten człowiek później potrafił stać, kiedy Trump siedział, tak, to stał z boku i przy biurku. Już niedługo, Szanowni Państwo. W każdym razie... Drob... Drobnioski, ale świadczą o tym, co robi ten człowiek. To jest przede wszystkim to, że dla nich jest ważne, aby nie doszło do takiego rozsypania się, żeby się nie pojawił świadek koronny, Taki, który opowie, jak naprawdę było. Dzisiaj oni jeszcze bazują na takiej wierze, że może tam jakaś nieprawidłowość, że z tym y, handlarzem respiratorami, no to to była jakaś niedopatrzenie, niekompetencja, y, że tam jeden miliard sześćset, to nie miliard sześćset, to było mniej, a w ogóle no, tutaj no, ryzyko prowadzenia działalności, a w ogóle to, to, to takie zamieszanie. Ale moment, w którym pojawią się twarde dowody na to, że dochodziło po prostu do zwyczajnych kradzieży.

Ja przypomnę ten wydatek CPK, 615 tysięcy złotych na kilkugodzinny raut, podczas którego goszczono 150 osób. Każdy, kto robi w cateringu, to wie o tym, że tego typu rzeczy, no trudno inaczej nazywać, jak po prostu wyprowadzaniem pieniędzy. Złodziejstwo, to jest złodziejstwo. Wiecie Państwo, ja kiedyś k k k miałem, znaczy zarządzałem spółką, współzarządzałem, która produkowała jedzenie, myśmy w przetargach. Ja pamiętam, że był taki przetarg do IPN-u. To było kilkanaście lat temu i powiem Państwu tak, rozrzut cen w tym przetargu było od 100 tysięcy, obsługa tam kilkomiesięczna, 150 tysięcy, a myśmy złożyli ofertę 35 tysięcy złotych i to była oferta, w której już było mniej więcej marża na poziomie... Ponad jednej trzeciej. I naprawdę było to bardzo korzystna oferta. Oczywiście mieliśmy najtańszą ofertę. Jak, ją zrobi, jak, jak to zrobiliśmy, założyliśmy tą ofertę w ostatnich trzech minutach po prostu, czyli nie dało rady przeczytać i tego. Ale co się wydarzyło? No oczywiście ówczesne kierownictwo, które otworzyło ten, ten przetarg, unieważniło naszą ofertę pod zarzutem, że w którymś tam podpunkcie nie spełnia jakiś tam wymagań, oczywiście tego, i wybrało następną droższą. Chodziło im o to, że pompuje się właśnie na tego typu żarciach. To są drobne pieniądze, ale pamiętajmy relatywnie drobne w relatywnie drobnym zakresie państwa. Pamiętajcie państwo jednej rzeczy, że to, są, że to są ludzie, którzy zaczynali od kradzieży rzeczy, które ludzie przekazywali na biednych do PCK. Jak przyjęli kontrolę nad polskim czerwonym krzyżem, to zrobili biznes polegający na tym, że zabierali rzeczy, które były w, wkładane do. Kontenerów. kontenerów. I następnie sprzedawali te rzeczy w lumpeksach, a pieniądze dzielili. i Z tych pieniędzy na przykład wpłacano na działalność partyjną, na, na kandydatów PiSu, na ich fundusze wyborcze. Tam skazano tylko płotki. To jeszcze był początek pisu, jeszcze nie można było tak zagrać, żeby po prostu tam zastopować to. Natomiast do tej pory być może się uda teraz, żeby wyjaśnić sprawę tych, którzy nadzorowali to. Ale to się, to się wydaje tak śmieszne, ale to mówimy właśnie o takim poziomie, że to są ludzie, którzy się zastanawiają, co by tutaj. Ukraść, spieprzyć. Ja powiem Stary polski ja... przysłowie. Od rzymyczka do koniczka. Ja... ja pamiętam taką historię z czasów, kiedy PiS rządził TVP, gdzie wpadłem do kolegów, którzy tam pracowali w TVP, no i byliśmy taką większą grupą, od 10 osób. Ja tam tego, no i tam był zamawiane jedzenie, alkohol. No i tam ten rachunek się zrobił dosyć duży. Padła propozycja. No ja powiedziałem, że no ja rozumiem, że każdy za siebie płaci. I w tym momencie jeden wyciągnął telefon. Zadzwonił do znajomej dyrektor TVP, która wpadła, przywitała się ze wszystkimi, coś tam sobie zamówiła, pogadali i mówią: Ty, słuchaj, może byś zapłaciła to tutaj. No, ona zapłaciła z karty służbowej. To była kwota ponad 2000 zł. Ja swoje zapłaciłem. Ja nie chciałem, żeby, żeby moje tam funkcjonowało. I w taki sposób to też jest złodziejstwo. Ale... Ty miałeś kwotę zero na karcie, oni o to wściekli byli. Znaczy nie, ja, ja, Szanowni Państwo, nie odebrałem swojej karty służbowej. Po prostu uznałem, że jako dyrektorowi telewizyjnej agencji informacyjnej chodzenie po mieście i wydawanie pieniędzy spółki jakoś niespecjalnie widziałem zastosowanie. Miałem natomiast e, moich dwóch podwładnych dyrektorów, którzy z okazji awansu zaprosili mnie na obiad, e, gdzieś pogadaliśmy, no, było bardzo miło, po czym e, przyszedł do mnie rachunek, że zapłacili z tego za ten obiad kartą służbową i ja jako dyrektor miałem to rozliczyć. I mówię Państwu, że mieliśmy, ja to podpisałem, ale mieliśmy rozmowę, że ja sobie nie życzę, żebyście, że słyszę, że mnie zapraszacie na obiad i następnie się okazuje, że zaprosiła mnie firma i, i mówię, jak sobie przypominam, to w naszych umowach nie ma tego. Że firma nam płaci za to, żebyśmy jedli obiady poza poza tym. Znaczy w ogóle na tam, tam zresztą była i w jednym, i w drugim i na Woronicza i na Jasnej były dotowane stołówki, takie, czy znaczy może nie dotowane, ale takie bardzo, z bardzo przestępnymi cenami. Jak na jak na centrum Warszawy, ewidentnie ludzie, którzy tam prowadzili, byli nastawieni na obrót na to, żeby ludzie im nie łazili po prostu po okolicznych knajpach, tylko stołowali się. To, to są takie dygresje, do jakiego poziomu jest tutaj, o jakim poziomie złodziejstwa. Tutaj mówimy o złodziejstwie wielopoziomowym, które dopiero, ja powiem Państwu, gdyby się udało rozliczyć 30%, to ja byłbym naprawdę szczęśliwy. Z tych największych przynajmniej, żeby pokazać. Jeżeli ktoś, tam, Szanowni Państwo, Grzegorz Jakubowski złożył doniesienie przeciwko Obajtkowi i nisztorowi za kłamstwa przed sądem, że Obajtek zeznawał, że nie zna prywatnie Nisztora, że tylko, że tylko służbowo i że nie zatrudniał ludzi na jego, na jego prośbę i że to, to zatrudnienie jego bliskich w, w grupie online nie ma związku z Piotrem Nisztorem. No, staśmy wiadomo, że ma i że była to przysługa polegająca na tym, że on przekazał oprócz prośby o zatrudnienie, przekazał też materiały kompromitujące na otoczenie premiera Morawieckiego chodziło o aferę Getback. Cytuję tutaj teraz Daniela Bajtka, żeby wziąć na smycz całe to towarzystwo. Tak. I tutaj o co tu chodzi, szanowni państwo? Jak się popatrzy na to to tak naprawdę, powinien być rozpatrzony działanie na szkodę spółki przez Obajtka poprzez zatrudnienie tych dwóch osób. Ponieważ Obajtek nie tylko złożył fałszywe zeznania, ale on też się dopuścił niegospodarności. To znaczy ktoś powie, że te, jakaś tam pensja tej pani podniesiona o 30-40 tysięcy, 30% bo tam nie jest takie kwoty padają, że to jest jakieś kilkadziesiąt tysięcy rocznie, kilkaset. Cóż to jest wobec Olenu? Ale to są takie... Milion 600, które zostały. wyprowadzone. Ale tak naprawdę... Drodzy Państwo, to, są, to jest to wyrządzenie szkody znacznych rozmiarów? Oczywiście tak. Obajtek, kto się teraz pewnie oblał kawą, jak to słucha, jakie tam oczu, jak to nie widziałeś znacznych tak. rozmiarów, ale tak jest. I ja liczyłbym na to, że zamiast chodzić i przesłuchiwać, tysiąc świadków fuzji, bo tak sobie oni zaplanowali, że zanim się tych tysiąc ludzi uda przesłuchać do... Trzy tysiące świadków. Ja no trzy tysiące. To, to, to oni już będą siwi, tego już po prostu trzy razy się władza zmieni, wszyscy o nich zapomną. Natomiast tutaj jest prosta historia. Działanie na szkodę spółki, zatrudnienie osób, których... polecenie zatrudnienia osób, danie im pensji, które nie... Przydo... Nie, 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 nie korespondują z kwalifikacjami, wejść do spółki, sprawdzić co oni... Fałszywe zeznania. Fałszywe. I, I tutaj jest ten i to jest to, czego się boi. To, że ja tu trzymam za słowo pana e, e, prokuratora krajowego korneluka, który powiedział, że to śledztwo zostanie skończone w trzy miesiące. Czyli Szanowni Państwo, mamy jeszcze dwa miesiące i e, czekam na postawienie zarzutów i na, e, i na proces. Historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach, szanowni państwo. Kolejny numer nasz 25 kwietnia, czyli ten numer jeszcze można kupić, drodzy Państwo, tylko przez 5 dni w sprzedaży. Tajemnica śmierci Stefana Batorego. Rotoman Bajasz, czyli Jan Brzechwa opowiadający bajki nie tylko dzieciom, ale również kobietom. Cieszył się bardzo dużym powodzeniem, bardzo mu to pomogło przeżyć w czasie wojny po aryjskiej stronie. Jak głów sfałszował statystyki. Przed wojną władza sanacyjna robiła wszystko, aby Polacy nie dowiedzieli się, jaki jest prawdziwy stan. Gospodarki. Nikt nie wiedział o tym, że prawie połowa Polaków nie miała przed wojną pracy. No i 400 lat wojny o Ukrainę. Właśnie w XVII wieku, szanowni Państwo, 400 lat temu zaczęliśmy tracić wpływy na Ukrainie na rzecz Rosji. Myślę, że to się akurat nie skończyło dobrze dla Ukraińców. Szanowni Państwo, w Dobrych Kioskach, w Dobrych Hempikach i na stronie capitalbook.com.pl Panie Jarosławie, Pani panno, przepraszam, Jarecco po 17.30, wie pan co? Mam nadzieję, że już teraz ruszy normalne rozliczenie pana z kasy, którą pan na pana została wydana. Wie ja pan, może mi przeczytać? Ochrona Onet za Superekspresem. ekspresem, Ochrona Jarosława Kaczyńskiego kwoty liczone w milionach. Niech pan słucha, bo, bo to powinien pan oddać. W 2020 roku, gdy Polska walczyła z pandemią koronawirusa, koszt ochrony domu prezesa PiS wyniósł 5 milionów 330 tysięcy zł, 272 ,54 zł, 54 grosze. W 2021 roku było to 1 592 163. W 22 442 787, już pan wtedy wiedział, że to już może być problem. W 23 roku Jarosław Sawukaszczyński musiał zrezygnować z całodobowej ochrony. Bardzo się cieszę, bo my również państwo mówiliśmy o tym, jakie są koszty, i tutaj już był problem. Teraz funkcjonariusze pilnowali, bo to chodzi o koszty policji. Funkcjonariusze pilnowali również siedziby PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. W związku z tymi działaniami w 21 roku. Wówczas policja po, po, po pojawiła się tam po raz pierwszy. Podniesiono koszty do 143 843 zł. W latach 22-23 przeznaczono na ten cel e, odpowiednio 264 tysiące i 289 tysięcy. Teraz pol, policja zabezpieczyła te Smoleńskie, dane z Warszawy i Krakowa. Warszawa.

Kaczyński, te wszystkie pieniądze powinien pan zwrócić. Tym bardziej, że niech pan pamięta, że pan ma wynajętą ochronę, i to jednak, która jest płacona z naszych pieniędzy, bo dotacje partyjne są płacone z budżetu państwa. Ma pan ochronę, która jest napompowana, jest nieskuteczna od tylu lat. I korzystał pan z tej ochrony w sytuacji, kiedy przysługiwała panu ochrona sopu. Tak jak się zliczy te wszystkie pieniądze, to pan powinien być tym obciążony. To pan powinien być tym obciążony. To nie jest tak, że pan się tym wszystkim bawi. Pana koleżka może sobie zniszczyć e, samolot, który wtedy był wyceniany na 40 milionów złotych. Po prostu może się tak bawić, dawać pieniądze. Kolejny pana nominat w Orlenie może wydawać pieniądze na co sobie chce. To nie jest tak. Że pan mówi, dobra masz, kup sobie, zrób, ja wam to daję. Pan za to wszystko musi odpowiadać. A to ochrona to już jest po prostu to woła o pomstę do nieba. Panie Kaczyński, weźmie pan za to rzeczywiście odpowiedź. Pan nie będzie miał jeszcze go oddać, ale niech ten, ten dług na panu wisi. Pani, głos panu nie pomoże, nawet gdyby panu zatrudnił w 86 spółkach. Szanowni Państwo, do zobaczenia.